Do ostatniego filmu, bo wylało się trochę szambo w komentarzach. Nie wiem w sumie dlaczego. Dzisiaj będę robiła tureckie pączki, które nazywają się. A propos tłustego czwartku w Grecji, bo za chwilę w Grecji będziemy. Nawiązujemy również w ten sposób trochę do tradycji w Anglii. Oczywiście wiecie, kto pierwszego naleśnika zawsze je u nas. Stąd też podejrzewam, że wszystko w tych restauracjach jest świeże. Witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Super, że podoba Wam się nasze podróżowanie połączone z gotowaniem. No i jako, że jutro tłusty czwartek, to dziś też będziemy gotować, smażyć będzie słodko i tłusto i kalorycznie oczywiście. Ja już się nie mogę doczekać, bo uwielbiam słodkości i tłuste rzeczy. Zresztą już o tym chyba wiecie. A potem dla spalenia kalorii będziemy trochę zwiedzać. Ale Tak, bo miejsce jest wyjątkowe. zanim zaczniemy, zobaczcie to miejsce, gdzie jesteśmy. Zanim zaczniemy gotować, bo dzisiaj będą dwa dania, ja jedno, Monia drugie. Tak, gotujemy obydwoje. Tak, chcieliśmy się odnieść do ostatniego filmu, bo wylało się trochę szambo w komentarzach. Nie wiem w sumie dlaczego. W sumie to trzy konta wrzuciły mnóstwo komentarzy. Konta, które nigdy do tej pory nie komentowały żadnych naszych filmów, więc trochę dziwnie to wygląda, tak jakby ktoś po prostu chciał nas oczernić i nam zaszkodzić. Sprawa rozchodziła się o to, że niby obraziliśmy wszystkich Turków i rodzinę turecką, która nas gościła. Nie mieliśmy w ogóle takiego zamiaru. No, byliśmy w szoku, że ktoś tak mógł pomyśleć, dlatego też skontaktowaliśmy się z Kasią i z Nevzadem, no bo nie chcielibyśmy, żeby poczuli się urażeni, a w sumie mogli, tylko nie musieli tego po sobie pokazać, więc po prostu chcieliśmy z nimi szczerze porozmawiać i porozmawialiśmy. Tak, i okazało się, że absolutnie taka sytuacja nie ma miejsca. Chodzi głównie o porządek na tureckich podwórkach. No, Nevzat w ogóle nie poczuł się urażony, powiedział, że to jest normalne. Jeszcze raz nam to uświadomił, żebyśmy w ogóle absolutnie nie czuli, że kogokolwiek obraziliśmy, bo to jest po prostu nieprawda. Bo my nikomu nic nie zarzucaliśmy, po prostu stwierdziliśmy fakt, no bo taki jest fakt, tak jest. I chcieliśmy zapytać, z czego to wynika, i teraz już wiemy. Oczywiście jest tak, jak przypuszczaliśmy, Turcy nie przywiązują wagi do tego, co ludzie powiedzą. Także Nie, żyją nie, dokładnie. chwilą, cieszą się życiem, cieszą się spędzaniem czasu z rodziną, i to miała być puenta właśnie tego wątku, tej rozmowy. Tak, a w ogóle jeszcze bardzo chcieliśmy podziękować Kasie i Nawzadowi za to, co dla nas zrobili. Po prostu no, ślemy Wam miliony serduch. Nie możemy Wam powiedzieć, co to było, Ale bardzo nam ale to było po pomogli. prostu niesamowite I to i było już po wątpię, tym wszystkim, żeby także. ktokolwiek pomógł nam w ten sposób. Tak, po Dokładnie. prostu bezinteresownie. Także serducha dla Was i dziękujemy bardzo. A my zabieramy się powoli do gotowania i mam nadzieję, że sprawa już jest wyjaśniona. Składniki już gotowe. Mąka, cukier, drożdże, mleko, jajka. Co z tego będzie? Oczywiście pączki, no bo jak tłusty czwartek, to nie mogłoby zabraknąć pączków na naszym stole. Turcy nie obchodzą tłustego czwartku, ale mają coś à la pączki też w swojej ofercie, i takie pączki dzisiaj będę robiła. Tureckie pączki, które nazywają się lokma tatlisi. Czytałam ostatnio, że Polacy zjadają około 3 pączków w tłusty czwartek, co daje mniej więcej 100 milionów w skali kraju. Zużywa się na to 2500 ton mąki, 500 ton cukru i masła, 25 milionów jajek i ponad milion litrów mleka. Szok. My nie mamy takiej ilości składników, więc nie zrobimy dla całego kraju. Do pączków dodaję dwie szklanki, dwa takie kubeczki mąki, kubeczek cukru, szczyptę soli, jedno jajko i suche drożdże. I wszystko rozrabiam z mlekiem. Najpierw mieszamy suche składniki. Robimy taki basenik na środku, do której wbijamy jajko, łyżkę drożdży i roztopione dwie łyżki masła. Na koniec całość ucieramy mikserem.
A jak już utrzemy, to pozostawiamy na chwilę do wyrośnięcia. A propos tłustego czwartku w Grecji, bo za chwilę w Grecji będziemy, no to obchodzą oni go troszeczkę inaczej. Nie jedzą tłustych, słodkich pączków, a jedzą tłuste, grillowane mięcho. Jedzą? Słyszeliśmy, że się obżerają. Obżerają się, dokładnie. Tak jak my pączkami w sumie. Nazywają ten dzień Cykno Pempti, a nazwa pochodzi od dymu z tego grillowanego mięsa, czyli Cykno, i Pempti czwartek. Czyli u nich to jest tak jakby dymny czwartek. Zadyma. Dajcie znać w komentarzach, co byście woleli, czy mieć dymny czwartek, czy tłusty czwartek. Monia, ucieraj, bo coś ci to słabo idzie. Nie, dobrze. Już jest prawie gotowe. Pewnie zastanawiacie się, czym te tureckie pączki różnią się od polskich, bo w gruncie rzeczy składniki są podobne. Otóż po pierwsze, tureckie pączki są malutkie, takie jak nasze, te mini pączusie. No a po drugie, są bardzo słodkie. Jak widzieliście, już tutaj do tego doszła szklanka cukru. No i moczy się je później w syropie, który powstaje z 4 szklanek cukru i szklanki wody. No ja nie będę robiła takiej ilości, bo wiem, że na pewno tego nie zjemy. Zrobię odrobinę syropu, żeby tego popróbować, a resztę, no nie wiem, może po prostu zrobię to jako taki delikatny lukier, no. Trochę je spolszczę, żeby były zjadliwe. A ja dzisiaj usmażę dla Was naleśniki i w ten sposób chcę nawiązać do tradycji w Anglii, gdzie nie ma tłustego czwartku, jest tłusty wtorek, można tak powiedzieć, a nazywa się on w Anglii Pancake Day. Czyli smażymy wtedy naleśniki, one są takie grube, polewa się różnego rodzaju syropami. Ja ich za bardzo nie lubię, wolę te cienkie, tak jak mnie uczyła mama, i najlepiej smakują z powidłami mojej mamy. I taki, potwierdzam. I taki słoiczek jeszcze jeden mamy w spiżarce naszej. Sprawdzony przepis. Tak, robię to w ten sposób. Najpierw 2 jajka wbijamy. Szczypta soli. To wszystko ubijamy. Ja to po prostu użyję do tego naszego blenderka. Krótki kabelek, muszę się cofnąć. Gdy jajka już są puszyste, dodaję 2 kubki mąki, 2 kubki mleka i 1 kubek wody. Najlepiej jakby to była gazowana, ale z braku laku i normalna woda, dobra. O, przerwa na reklamy. Awaria. Dobra, no to wsyp tą i drugiej dodasz trochę mniej. Nie no, mam jeszcze 1 kubek, to wiesz. Monika, proporcje są bardzo ważne w naleśnikach. Ja w ogóle się martwię, że używam tureckiej mąki. Męskie gotowanie, kto to będzie sprzątał? Ty. Już wszystkie składniki są w misce. Wszystko mieszamy. Przygotowujemy patelnię do smażenia. My używamy masełka. Konsystencję ciasta sprawdzam w ten sposób, że nabieram łyżkę, wylewam i jak mi zostaje ciasto na łyżce, to znaczy, że jest ok. No, wydaje mi się, że jest wszystko ok. Ładnie to wygląda, jak widzicie. Można smażyć. Oczywiście wiecie, kto pierwszego naleśnika zawsze je u nas? Ja! Monika, dokładnie. Zawsze. Pierwszy już ląduje na talerzu. Wow, jak piękny. To są te słynne powidełka mojej mamy. Zobaczcie, jakie one są cudowne. Z kawałkami śliweczek jeszcze. Teraz też jest bardzo ważne, żeby nie rozsmarowywać powideł na całym naleśniczku. Tylko ja zawsze tak na pół, żeby troszkę było czuć tego ciasta, prawda? No i Monika ląduje w Twoje ręce. Pierwszy naleśniczek. No pyszny jak zawsze. Niebo w gębie. Już nie czekam więcej, zabieram to, co jest nasmażone, siadam i jem. Ej, nie wszystko, bo część jest tutaj dla mnie, nie zapominaj. No tak, no nie ma co czekać, nie wiem jak Wy, ale my lubimy naleśniki, jak są ciepłe jeszcze.
I robimy na słodko. Kiedyś spróbujemy takich wytrawnych, ale póki co, no jak to mają ale być katana. Tłusto-czwartkowe, to ja jeszcze sobie dodam miodu. No to i mi to już możesz umazać. Jak na słodko, to na słodko. Do tego najlepsze zimne mleko. Łonia, jak to nasze ciasto wyrosło już, czy nie? No ciasto podrosło. Olej się grzeje. Syrop zrobiony, mąka, cukier, woda i odrobinę cytryny. Trochę jeszcze wcisnęłam, trochę soku, ale i tak jest to po prostu słodycz. Niesamowita słodycz. Słodycz w gębie. Nie wylej oleju, no. Kotek, bo byśmy tu mieli, wiesz co? Postaram się to zrobić tak, jak widziałam, jak robią to turczynki. Kubek z wodą, łyżka i działamy. Ja jestem ciekaw, jak to będziesz robić. No, biorę tak. To, co wyciskam tu. Nie wiem w sumie dlaczego tak, ale chyba się mniej przykleja do łyżki wtedy. No i moczysz w wodzie, tak? Mhm. A weź spróbuj tak mniej tego brać w rękę. Czad. One się rumienią, aż pękają niektóre. Pięknie. Chyba się pomyliłaś z zawodami. Zamiast być youtuberką, powinnaś być jakimś cukiernikiem. Wyciągamy pączki i do syropu. Już tam popękały trochę, nie? No jakoś trochę tak. Drugie już chyba lepsze, co Moni? Tak, dochodzę do wprawy. Chociaż nadal nie są okrągłe. Nie wiem, czy to ciasto nie wyszło mi za rzadkie. Ale w sumie proporcje takie jak w przepisie, więc... Będą dobre. Najdłuższe, tak jak już wam mówiliśmy, jest esencja na górnym piętrze. A na dole się dolewa wody. Bardzo dobrze trzyma ciepło ten czajnik, nie Monia? No całkiem spoko, gdzie właśnie myślałam, że miedź szybko się nagrzewa, ale też szybko to ciepło oddaje, ale jednak nie stygnie jakoś tak bardzo szybko. Piękna, klarowna. Ja nawet już nie słodzę, a ty? Pączki, a nie herbatę. Słodzisz? Ja słodzę. Nie, nie słodzę, bo... Do tych pączków to nie radzę. Pączki są słodkie. Aj, aj, aj. No i danie wieczoru. Takie pączuszki nam wyszły, słuchajcie. Nie wiemy, dlaczego nam popękały, ale generalnie są bardzo dobre i smaczne. Te są z cukrem, takie są mięciutkie i klejące. Też popękały, może są trochę za duże, a może coś schrzaniliśmy po prostu. Próbowaliśmy, ale te są dla mnie stanowczo za słodkie, ale smakują tak jak właśnie turecki typowy deser. Słodki, klejący aż od cukru. Całkiem smaczne, dodałam sporo soku z cytryny, więc wyszły takie cytrynowe. No i co? Nie wiem, mają około 900 kalorii chyba sztuka, gdzie polski pączek ma tak od 400 do 600. No ale na przykład marcińskie rogale mają 1000 kalorii. Mamy gości, przyszli na pączki, Chyba są dobre, bo zapach się roznosi po chyba, całej okolicy. Chyba zapach się rozniósł. A Monika, ty mi chcesz powiedzieć, że marcińskie rogale ile mają kalorii? 1000. Sztuka ma 1000 kalorii. A ja je tak lubię. W każdym bądź razie my się kaloriami nie będziemy przejmowali. Potraktujmy to jako... Jako dzień świąteczny, a dzień świąteczny trzeba święcić, więc po prostu nie będziemy się przejmowali kaloriami. Niech to będzie taka zapowiedź dobrobytu. I tego wam również życzymy. Ten tłusty czwartek. No. Ty też byś chciał, nie? Jak ty ładnie siedzisz. No to są jak tureckie. Normalnie słodkie. Szczerze? Mi tam bardzo smakowały. No a tak w ogóle to do miasteczka to zabierzemy was jutro, bo przy pączkach jest tyle pracy i tyle zmywania, że cieszymy się, że ten tłusty czwartek jest tylko raz do roku i nie jest to na pewno coś, co można robić często w wanie. Tak nam się bynajmniej wydaje. Jedynie od święta. Dokładnie. Także do juterka. Witamy was w kolejnym dniu. Idziemy zwiedzać Focze. Zobaczymy, co kryje ta mieścinka.
No jak na razie focza nas zauroczyła. Jest tu pięknie i zaczynamy od takiego strategicznego miejsca, czyli od Baszka Pilar, czyli twierdzy Pięciu Bram. Przypływały tutaj statki i właśnie z tego miejsca one były chronione. I tylko przez Pięć Bram można się było do środka dostać. W żadnym innym miejscu było to niemożliwe. Oczywiście statki, które nie natknęły się na syreny, bo jak głosi legenda, były tu syreny, które zwabiały żeglarzy swoją muzyką, no i oni rozbijali się o okoliczne skały. A tak naprawdę były to foczki. I prawdopodobnie nazwa Focaja antyczna właśnie wzięła stąd nazwę. Niewiele pozostało z antycznej Focai, którą założyli Jończycy w X wieku przed naszą erą. Twoją niezależność utrzymywała do 550 roku przed naszą erą, kiedy to weszła we władanie lidyjskiego króla Krezusa. Wpływom lidyjskim Focaja zawdzięcza wprowadzenie do handlu własnej monety i prawdopodobnie była to druga moneta, bita moneta na świecie, zaraz po lidyjskiej. Oczywiście na monecie był wizerunek foki. Ciekawostką jest fakt, że moneta została wykonana z elektrum, naturalnego stopu srebra ze złotem. Może znajdziemy jakąś. No, mam nadzieję. Obecnie Focaja, jak widzicie, słynie z restauracji i z owoców morza. W miejscu, w którym spaliśmy, często było słychać kutry rybackie, które wieczorem wypływały na połów, a rano wracały. Stąd też podejrzewam, że wszystko w tych restauracjach jest świeże, soczyste i pyszne. Focza jest mega klimatyczna. Warto pospacerować sobie tu tymi wąskimi uliczkami, popatrzeć na te stare malownicze budynki. Budynki grecko-osmańskie. Pełno jest właśnie kafejek, restauracji, pachnie jedzeniem, świeżą rybą, kawą. No po prostu... Mega, mega klimacik. Mi kojarzy się to trochę z dżundą, z wyspą tak, tą co byliśmy turecko-grecką. Na samym początku. Tak, tak. No popatrzcie na tą uliczkę za nami. No nic, tylko usiąść i coś się napić. Chyba zaraz się skusimy na jakąś rybkę. Turcja Egejska to jest jednak to. Sądzę, że Grecja będzie bardzo nam się podobała, bo tu już widać właśnie te greckie wpływy i no, to jest zupełnie inaczej. Widać jakiś charakter architektury. No jest cudnie. Skusiliśmy się na rybkę i była tak pyszna, że odebrała nam głos. Ciekawe były napoje. Marynata z ogórków, a drugi z buraków. Bułka z grillowaną rybą kosztowała nas 13 zł, a napoje po 4 zł za sztukę. Rybka przepyszna, na pewno warto jej tu spróbować. Tym bardziej, że właśnie świeża. No my lecimy na bazar, bo widzieliśmy, że jest tu dzisiaj wielkie targowisko. Z wami już będziemy się żegnać. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Oj, 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 oj. Przeszedł, rozdeptał chyba. Jakby ktoś nas chciał wesprzeć, to zapraszamy na nasz Patronite. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Hej.